Zawsze pierwsze, to zawsze, 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 zawsze. Kurwa, gościu, do 20 ograniczenia, a ty dalasz przez próg tą pandą. I kombo, kombo, kombo. Cześć, siemanko widzowie, witam was w nowym odcinku na kanale. Z tej strony Baftek BGR, Baftek BGR, Baftek, no tego typu. Lecimy sobie na CPN, zatankujemy troszkę ważki i skoczymy sobie na jakąś dróżkę postuntować, zobaczymy co jeszcze wychodzi, a co już nie wychodzi. My widzimy się za chwilę. Wow, wow, wow. Przerzuciłem się na słabszy motocykl. Porównając do DRZ-ki to czuć to, że on jest bardzo słaby. Ale mi to nie przeszkadza, bo jeździłem na kawie i nawet się spoko, przyjemnie jeździło. On jest lekko słabszy od Kawasaki o jakieś kilka koni. Ale tego zupełnie nie czuć, z tego względu, że jest on w sterosuwie. Dlatego też to inaczej można odczuć. Tu jest jakieś 23 koni na serii. Na serii, 23 konie na serii. W kawie miałem jakieś 28 w pełni odblokowanym na wydechu Gianelli. Tu jest jeszcze szumirura wsadzona, kompletny układ wydechowy, także moc jest podobna, ale komfort jazdy jest też wiele wyższy, jeśli chodzi o takie czynniki jak spalanie. Ale kto w motocyklu wyczynowym patrzyłby się na spalanie? No, także tak. Tu mi na pewno gumy lepiej wychodzą, te wolniejsze niż na DRZ-cie, mimo przełożeń prawie takich samych. Finalne to były koszmarne. Zresztą mogliście zobaczyć to w poprzednim motovlogu, że to był koszmar na tamtych przełożeniach. Zębatka tylna była 39 dokładnie zębów, ja je policzyłem wszystkie przed wymianą. A przód został taki jaki został, jest 13 z przodu. Z tyłu mam teraz wsadzoną 48, z przodu mam 13, łańcuch 520. I jakoś to hula. No i takich ludzi się szanuje. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Wąska droga, no ale ja bym się zmieścił, tak szczerze. Ja bym się zmieścił. Robił tak, 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 śrubu, dubu, tędy. W ogóle wpadłem też na taki pomysł, żeby zrobić taką serię od zera do stuntera. Myślę, że to by był spoko patent, żeby ocenić moje skille. Też nie gdyż, żeby ocenić wasze skille. Bo z tym jak ja się będę uczył, to pewnie pewnie niektórzy z was będą brali przykład ze mnie i uczyli się razem ze mną. To już miałem trochę przerwy w stuncie około rok czasu, to myślę, że taka seria by się fajnie przyjęła. Nauczyłbym się innych fajnych triczków. Wy byście mogli ocenić mój progres i w ogóle byłoby spoczko. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat takiej serii. Jak dla mnie może być, nie? Ale to też zależy dużo od was, wiecie? O, trochę wieje. Ale jest spoko. W sumie... Wow, jest spoko. Fajny biuk, mordeczko, fajny biuk. Wam powiem, że ten wiatr tak z jednej strony mnie ściąga w tamtą stronę, nie? Ale z drugiej strony w sumie trochę pomaga, bo wieje też w moją stronę. I silnik się tak nie męczy, żeby na górę polecieć. I jest coś takiego, że puszczam gaz, nie wciskam hamulca w ogóle. On mnie i tak ciągnie do góry, nie? Przez ten wiatr, bo jestem tak na granicy, kurde, na granicy balansu, a nie balansu. Nie wiem, czy to tak mogę nazwać, a ja to tak nazwę w sumie. Jakoś tak, kurde, wolne gumy, może mi siądzie coś.
Coaster, coaster, coaster. Coaster, coaster, wow. One handa jeszcze nie robię, bo za bardzo wieje wiatr. I bym sobie tak puścił rękę, bym nie zniosł w tamtą stronę, a wtedy nie byłoby ciekawie. Bo tu jest krawężnik, tylko by mnie tak odbiło. Puch! Wow, 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 wow! Fajnie, fajnie, zbiera się fajnie. Próbowałem go z czwórki podnosić w sumie. I coś tam idzie pod górkę, ale nie próbowałem na prostej drodze, więc teraz spróbuję. Ha! Czwarty bieg. Kur... Jak to zapierdala! Jak to się ślizga! Zajebiście w chuj! Jak to strzela! Dobra, essa, 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 próg zwalniający, dobra. Kur... Gościu, do 20 ograniczenia, a ty... Zalasz przez próg tą pandą. Musimy pojechać w prawo. Tutaj sobie musimy pojechać w lewo. No i super. Mi się motocykl grzeje. Dawaj pan zielone. Grzeje. Jechaj pan. O, drzwi masz otwarte. Zamknij drzwi, mordo z pasata. Kurwa, dziadek. Przecież tam masz pasy. Co ty odpierdalasz? Co ty kurwa robisz? Hop, jedziesz? Tego co mnie uczyli, to tamtych też trzeba puścić. No i jestem bardzo dobrym kierowcą. Chwila, moment, bo tu jest do 20 ograniczenie. Nie można tak szybko jeździć. Eca, kamera jeszcze działa. W sumie na jednej baterii bym mógł nagrać cały odcinek. Dobra, to ja sobie zmienię baterię może jednej. Zobaczcie, zobaczcie co znalazłem pod kaskiem. Pszczoła. Żyje jeszcze? Chyba nie. O kurde. Martwa osa. No i dobra, mam nadzieję, że mi się ta jakoś obudowa będzie trzymać, nie? Bo mi kurde pękła dokładnie w tym miejscu. No i nie wiem, może będzie lipa, może nie będzie lipa. Jak na razie się trzyma solidnie. Więc tak będę jechał, nie? Jeszcze jest kwestia taka jedna. Bo trochę mi się uszczerbił kabel od mikrofonu i nie wiem, czy to będzie trzymać, czy nie będzie trzymać. Jesteś motocyklem. Nie patrz się nigdzie, masz pierwszeństwo zawsze. Tutaj też masz pierwszeństwo zawsze. Zawsze, nie patrz się, zawsze masz pierwszeństwo. Ty musisz... O, motocykle są wszędzie, patrz w lusterka. Fajną masz nalewkę. Ale szkoda, że nie patrzyłeś w lusterko, jak wyjeżdżałeś. Bo mi zajechałeś drogę. Ale nie będę się tym jako tato zbytnio przejmował. Nic nie stoi ci na przeszkodzie. Jedź prosto. Masz zawsze pierwszeństwo, zawsze. Zawsze masz pierwszeństwo, zawsze. Zawsze masz... O kurde, tu już miałem pierwszeństwo. Kurde, a się zagalopowałem. Siema! Ty mnie wyprzedziłeś, kurwa, na tych, gdzie było ograniczenie 20 przed progiem zwalniającym. Ja to piluję na twoją bandę, kurwa, je... A tu! Dobra, wpływamy się z domu. Nie wiem, jak mnie teraz w sumie będzie słychać, bo gdzieś mi wypadła gąbka od mikrofonu. Teraz jest dźwięk z czystego mikrofonu. Nie wiem, jak to... Raczej jej tu nigdzie nie znajdę.
dwójka, trójka. I kombo, kombo, kombo. No to tak, byczki, to by było na tyle. Jeśli filmik się spodobał, a spodobał się na pewno, zostaw łapeczkę w górę, no zostaw. Komentarzyk ładny też zostaw, no zostaw, możesz zostawić. Ja sobie kasę zapnę, ty zostaw komentarzyk w tym czasie. Dobra? I łapeczkę. I subskrypcję. No, i tego typu. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Nie no, tak serio, kurde, jeszcze tylko kasku nie zapiałem, więc czasu masz dużo na zostawienie suba i dzwoneczka. Kuźwa macie ten kurde zapięcie. O, już zapięty. Dobra, zostawiłeś? To zostawiłeś. Lecimy. And I just want racks sitting in the bank. I'm not a painter, I'm stuck in the paint. Pop you a Molly, you stuck on that X. I know she a freak, she kiss on my neck. Better watch out, cause I wasn't ready. Go to the kitchen, I'm eating spaghetti. I look at her ass, don't know how to act. I'm a gorilla, we stuck in the zoo. Say that you robbed who? Not me. I just be sipping on high, see. You want somebody to fuck your bitch? Then nigga, you better come hire me. I got a fee and I keep it a K. I heard a rumor, they said I was gay. Whoever said that, I'm fucking your mama. And let her go tell you if I'm really gay. All of that capping, they play with they hats. Hop out with guns and hop out with sticks. Tell the police that they don't got a trip. Cause all of these guns, they under my name. I jump in the car, it's a whole lot of smoke. If you get caught, you ain't get it from me. Don't gotta pay, I can fuck her for free. Where is you going with all of that ass? I'd rather take you in the whip. Shooting my shot, it's a swish. I'm shooting bad like LeBron. I step back and shoot with a gun. As soon as I see the police, I'ma run. Most of you bitches is broke. I hop in the car and I'm gone. You gotta go get you a check. Wake up this morning, I'm all about a check. When she wake up, she won't give me neck. I'm burning rubber, it came out the light. And I'm going fast, I hope I don't crash. She's sending a text that I'm on the way. You better believe I'm not kissing a hoe. Feeling the vibe, they feeling the flow. When I fuck her, I'ma put on a show. They calling my phone and they acting like 12. I don't wanna talk, I'ma hang up the phone.